dzisiaj przegrany Mamet Khalidow, ale przede wszystkim myślę, że wygrany, bo wrócił po roku, pokonał demony, znów widzę uśmiech na twarzy, jest żar, jest pasja. Dobry wieczór, mistrzu, dawno cię tutaj nie było. Witam serdecznie wszystkich, dziękuję, że jesteście dzisiaj tutaj. Słuchajcie, pomimo tej przegranej dzisiaj, jestem szczęśliwym człowiekiem, bo mam was. Dziękuję wam za wszystko. Cały czas próbuję się mierzyć z tymi najlepszymi, a coś mi się nie udaje. No trudno, ale nie odchodzę, jestem cały czas. Odżyłam nową, jak powiedzieć, drugą młodość. Ja im jeszcze pokażę. No i bardzo dobrze. Druga młodość, publiczność chce cię oglądać, my cię chcemy oglądać. Jesteś uśmiechnięty, jesteś zadowolony, robisz to, co kochasz. Powiedz, co było największą trudnością dzisiaj ze strony Scotta? No, przede wszystkim myślałem, że będziemy bić stójce. A okazało się, że nie będziemy bić stójce. Poszedł do parteru. Próbowałem dźwigni i tak dalej, ale było później ciężko, było mi stać. Chciałem chwilę odczekać, spróbować kolejne dźwigni. Ale to jest już naprawdę światowy poziom. Ciężko jest cokolwiek zrobić. Wcześniej z dołu nokautowałem. Teraz już nie mogę, bo wiedzą o tym już. Ale cóż, no to jest klasowa jakby czołówka, więc co się dziwić. Mamet Khalidow, serdecznie dziękuję za dziś.